Chwała Bogu. Cieszę się, że po takiej długiej przerwie znowu mogę Was widzieć i w sumie tu chciałem podziękować Panu i Wam też podziękować chciałem. Chciałem przeczytać z pierwszego listu Pawła do Koryntian z 12 rozdziału, 12 werset. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. I później 26 werset. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I chciałem podziękować naprawdę z całego serca. Chciałem wam, bracia i siostry, podziękować za to, czego doświadczyłem w czasie tej mojej choroby, kiedy naprawdę źle się czułem i każdego dnia docierały do mnie te posilające wiadomości. Dzwonili do mnie bracia i siostry i naprawdę czułem się właśnie częścią tego ciała. Czułem się tak naprawdę szczęśliwy i myślałem sobie, Boże, dziękuję Ci za to doświadczenie, bo dzięki temu doświadczeniu mogłem doznać, naprawdę po raz pierwszy tak bardzo mogłem doznać tego, czego wcześniej może nie zauważałem. Tej wspaniałej miłości, do której powołał nas Bóg i która jest między nami. I naprawdę ta świadomość, że człowiek nie jest sam, że wokoło są bliscy, którzy troszczą się, którzy modlą się i zapewniają o swojej modlitwie każdego dnia i pytają. I to jest naprawdę piękne. Nigdy czegoś takiego w starym życiu nie doznałem, żeby ktoś się o mnie troszczył, żeby ktoś się mną martwił. Chyba mama tylko. Wiadomo, mama zawsze się martwi o swoje dziecko, ale mieć tylu braci i sióstr i świadomość tego, że są to ludzie, których słucha Bóg i się jest otoczonym tymi modlitwami. Jest to coś wspaniałego i naprawdę dziękuję wam, kochani. Dziękuję moim domownikom, którzy naprawdę się o mnie zatroszczyli, tak samo pomagali mi w tej chorobie i naprawdę niczego mi nie brakowało. I jestem wdzięczny Bogu, który wprowadza człowieka w różne doświadczenia, ale przez to daje poznać, jak jest wspaniały, jak jest kochający. I do tego właśnie Bóg nas powołał. Nie żałujmy sobie tego. Ja nigdy nie byłem zbyt wylewny, ani nie potrafiłem zbyt bardzo okazywać swoich uczuć, ale będę się teraz starał z całego serca, dlatego że doznałem tego, czego może sam nigdy nie potrafiłem okazać i niech Pan pomoże, żebyśmy właśnie potrafili sobie okazywać tą miłość tak, jak to czynimy. To jest piękne. Chwała naszemu Bogu. Amen. Amen.